Tak, zgadza się. Przed chwilą odebraliśmy nominację olimpijską. Jutro będziemy wylatywać do Paryża i jutro już będziemy w wiosce. Moim głównym celem jest popłynięcie rekordu życiowego, popłynięcie w okolicach tego czasu i to jest mój główny cel. Czuję się dobrze. Teraz niedawno zaczęliśmy już tak luźniej pływać, wyświeżać, starać się pływać szybciej i przygotować do startu. Najważniejszą pracę już zrobiliśmy, więc teraz tylko został start. Ja nie wiem, nie liczyłem, nie starałem się patrzeć na to, czy mój rekord życiowy co by dawał. Ja po prostu staram się zrobić to, co mam do zrobienia, a nie liczyć i statystycznie patrzeć, który będę. Staram się po prostu nastawiać jak na każde inne zawody. Ja nie chcę po prostu sobie wmawiać, że jest to najważniejsza impreza, po prostu tak jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, dalej to tak samo będzie wyglądać i nie zmieniam swojego nastawienia, szczególnie na igrzyska, więc że mam takie rzeczy, które robię, ale nie zwracałem uwagi na to szczególnie jakiejś. Tak jak każdy myślę ma swoje jakieś tam miejsce, czy zadanie, czy co robi, żeby się odstresować i ja też pewnie takie mam.